Ja pierdzielę w ogóle. Przestań! W ogóle wiesz, co znaczy impoterbalia? Tak Krzysiek myśli, że pistolet jest bezpiecznie ukryty. Tymczasem w radiowęźle jest dwóch siódmoklasistów. Nie, to nie to. Przestań we mnie rzucać. Zaraz piórem rzucę. Nie, to nie to. Ty, bardzo znalazłem. Co to jest? Nie wiem, no. Coś jest owinięte. Chyba pistolet. Ej, faktycznie pistolet. Ale ja bym myślał, że prawdziwy. Co ty pistole? No, ale wygląda jak prawdziwy, no. Wypadł. Wypadł. Ale jaja, wypadł, powiedział. Co to jest? Chodź, coś pokażemy. Bartuś mega, pistolet. Skąd to macie? No był za książkami. To jest prawdziwy pistolet? No właśnie nie wiemy. No nie wiemy, wygląda jak prawdziwy, ale kto normalny by trzymał w szkole pistolet? No dosyć by to było dziwne. No bo nikomu się znudziła taka zabaweczka i wywalił. No, fajne, mogłabym taki mieć. No ja też właśnie. Rozwalę ci łeb. Przestań mówić, wiedza oka, leziśko, naprawdę pacjent. Tak, i ty jesteś prawdziwym facetem, no oddaj mi to. No a co z tym zrobicie? No, pobawimy się nim trochę, a jak nam się znudzi, wywalimy do kosza. Jestem za. A co to za bluza? No, no pistolet był nieowinięty. Właśnie. Dobrze mi w niej? No, ale to jest dla chłopaków, jest dla ciebie za duża. Właśnie. Mnie się podoba. A wiesz, że to jest dla chłopaków, więc chyba nie powinnaś w nim chodzić. A nie mogę? A bo to nie jest twoje? Ale pistolet też nie jest wasz. Dobra, pomóż mi z tym wypracowaniem z Polaka, please. Weź to, potrzymaj. I weź to schowaj. Pomóż mi, please, dobra?